Bardzo proszę, przedstaw się, powiedz, jak masz na imię, ile masz lat. Mam na imię Tomek, mam 39 lat. Czym się zajmowałeś do tej pory? W całym życiu najpierw uczyłem się w podstawówce, uczyłem się w szkole średniej, ogólniaku. Potem skończyłeś ogólniak? Skończyłem ogólnokształcącą liceum, tutaj dwójkę w Opolu, zdałem maturę z matematyki, z polskiego i z angielskiego. No i później już córkę miałem właśnie w drodze, dlatego podjąłem pracę. Pierwszą lepszą to była praca na kuchni w restauracji Piramida. Teraz tam jest czeska hospoda. PTTK tutaj nad Sławkiem Barlickiego. Tam jednak tak się stało, że dostałem propozycję pracy u ojczyma przy automatach hazardowych. No i tam pracowałem u niego 2 lata, ale zawsze chciałem być grafikiem, dlatego potem rzuciłem, odszedłem i zostałem grafikiem komputerowym. Tworzyłem magazyn Modny Ślub dla nowożeńców, który już nie istnieje, bo mój szef zmarł w 2018 roku. Andrzej Marcinkowski. Tworzyłem strony internetowe, reklamy, fotoobróbka zdjęć, no różne takie, no mnóstwo fotografii komputerowych może robić, to robiłem. Później jednak tak się stało, że miałem taką myśl, że chcę jechać stąd, bo całe życie spędziłem do tamtej pory w Opolu. I w 2008 roku jakaś siła taka mnie wyciągnęła z Polski do Holandii. Tam zobaczyłem zupełnie inne społeczeństwo, zupełnie inny jakiś taki sposób bycia. Nie taki spięty, tylko bardziej taki wesoły, luźny. To mi się strasznie spodobało, w tym się zakochałem się w tym, zaraziłem się tym. I już zostałem w tej Holandii, wróciłem dopiero w 2010 roku. W 2012 podjąłem pracę, pracowałem, rozwoziłem leki jako kurier dla firmy Salus z Katowic. Jeździłem z lekami do Opola i do Wrocławia, tam rozwoziłem o takich szpitalach. Później jednak znowu stwierdziłem, że jadę za granicę do tej Holandii. Pojechałem. Pracowałem w takich zakładach lekkiego przemysłu metalowo-gumowych, to jest części różnego rodzaju metalowych części do mostów, do kanałów, do różnych tam różnych rzeczy. Przede wszystkim jakieś tam kanalizacyjne, spracowywało się gumę z tymi metalowymi elementami. Obsługiwałem prasy, obsługiwałem dźwigi, tam takie te w fabryce. Czyli łączyłeś podzespoły? Tak. Malowałem też, lakierowałem takie przęsła do mostów, do łączenia przęsów, te zaciski. Później spróbowałem na fabryce kurczaków. Ja to nazywam fabryką kurczaków, bo to jest tak jak naprawdę taka fabryka. Straszne rzeczy się dzieją. I później wróciłem do Polski. Załatwiłem pracę sobie w Niemczech. Rozkładałem regały takie na magazynach, takich wielkich magazynach, na przykład spożywczych, te metalowe regały, na których się układa te wszystkie palety i produkty, to te regały montowałem. No ale tam akurat mi nie wyszło z ekipą, bo ekipa była strasznie pijacka i niewychowana. No i nie umiałem tam z nimi wytrzymać i w takiej niezgodzie odszedłem stamtąd. Później znowu pojechałem do pracy, pracowałem w firmie Wadus, koło
Alkmaar. Jest taka firma produkująca, fabryka produkująca sałatki wegetariańskie, niewegetariańskie, tam różne sałatki tak pakowane takie, pizze mrożone. Tam pracowałem w tych zakładach, ale też potem poszedłem na zasiłek dla bezrobotnych. Pół roku byłem na zasiłku dla bezrobotnych w Holandii, co miałem prawie 1000 euro, na co 4 tygodnie dostałem 1000 euro, wynajmowałem sobie pokój i tak sobie żyłem, zrobiłem sobie swoją stronę internetową, która niestety już przez to, że zapomniałem się logować na darmowy serwer, to już nie istnieje. Nie jest aktywna. Nie, no została usunięta, bo tam raz w roku trzeba się zalogować, a ja zapomniałem o tym i ostatnio już jakiś rok temu ją usunęli. To było www.tomaszkuciński.cba.pl. Działam cały czas aktywnie na Facebooku. Tam też ta strona jest, tak, screeny są z tej strony Facebooka, ale żałuję, bo artykuły, które tam napisałem na różne tematy. Tomasz, powiedz mi, proszę, jak to się stało, że jesteś obecnie bezdomny? A, jak to się stało, że jestem bezdomny? No bo nie mam rodziny. Mówiłeś, że masz córkę. Mam córkę, 19-letnią, tak. Moja mama mnie urodziła, jak miałem 19 lat. Jak miała 19 lat. I wychowała mnie babcia przez pierwsze tam 3-4 lata życia. Potem mieszkałem z mamą i z ojczymem. No ale tak jak ja zauważyłem naokoło po kolegach, no to każdemu koledze, to ci rodzice jednak zapewniają ten dach nad głową, ten start taki, że czy kupują mieszkania, czy mieszkają w swoim tam domu i jest ten pokój, ten człowiek młody ma ten pokój swój, do którego może zawsze wrócić albo coś, albo jakoś rodzice go wspomagają. Ja nie miałem tego, nie? Ja jak miałem 19 lat, to z wielką radością opuściłem ojczyma i mamę i zacząłem wynajmować, a w 2014 tak się pierwszy raz stało, że już nie miałem, że tak się stało, że nie miałem ani grosza pewnego dnia i zostałem bez pieniędzy, ale jeszcze miałem dach nad głową. A później jakoś tak się stało, że zacząłem poznawać takie życie właśnie bez środków do życia i to jest takie fascynujące, bo mnie pociągała zawsze przygoda i to mnie tak pociągnęło, że przestałem w mojej głowie zajmować się tym, żeby mieć ten dach nad głową, żeby mieć co wynająć, żeby mieć te pieniądze, bo zobaczyłem, że jak nie mam, to jest bardzo fajnie. Czy jesteś wolnym człowiekiem? Bez zobowiązań, nie tak? Nie mogę powiedzieć, że wolnym. Nie, nie jestem wolnym człowiekiem, absolutnie. Nie ma na tym świecie wolnych ludzi. Czy jesteś bezdomny mniej więcej od 7 lat? Dobrze? Od 2014. No i w tym czasie od tego, od 2014 przeżyłem przez wspaniałe przygody. Poznałem niezliczenie wiele osób. Spotkałem na drodze, to nawet nie liczę tego, ile ludzi spotkałem, ile fajnych tych, a nic mi się nie stało, ani razu nie byłem głodny. Zawsze jak gdzieś coś potrzebowałem, to zawsze to mnie jakby spadało z nieba. Różne takie rzeczy, takie przyjemne, takie podstawowe. Nie? Tomasz, czy jesteś uzależniony? Od papierosów. Alkohol? Alkoholu nie, chyba nie. Bo narkotyki? Mogę... Spokojnie, nie. Mhm. Nie. Zażywałem, próbowałem, ale żebym był uzależniony, to nie. Uzależnienie to jest coś takiego, że nie wiem, trzęsą się ręce i trzeba coś zrobić. Ja nie wiem. Czy wiesz, ludziom uzależnionym od gier komputerowych ręce się nie trzęsą, prawda? No to są różne uzależnienia. Od gier byłem uzależniony bardzo głęboko. Mhm. Od przede wszystkim menedżerów piłkarskich, strategii cywilizacyjnych, tam ekonomicznych. To od tego byłem uzależniony bardzo. Tomek, czy zdajesz sobie sprawę z tego, że no czas nieubłaganie leci i nikt z nas nie jest młodszy z każdą chwilą?
i że w przyszłości będziesz postawiony przed taką sytuacją, że no będziesz potrzebował jakieś środki do życia, tak? Jakiś dach nad głową. Tak, ja o tym myślałem, ja byłem przerażony, jak zdałem sobie z tego sprawę, ile mam lat i że starość przyjdzie, że na starość trzeba przecież, że nie chcę być na ulicy, bo ja tak naprawdę, to ja nie chcę być na ulicy. Ja nie chcę być na ulicy, no, ja chciałbym żyć normalnie, tylko ja nie wiem, jak to zrobić. To bardzo nie umiem nad tym się skupić, nie? Żeby... A czy problem polega na tym, że im dłużej jesteś bezdomny, tym trudniej ci z tego wyjść? Ja do tego tęsknię potem. Właśnie im dłużej trwa trauma, tym dłużej się z niej wychodzi, prawda? I potem nawet jak już byłem na tej drodze, żeby wyjść ostatnio z tej bezdomności, byłem na terapii w Gliwicach w Familii z postanowieniem takim, że to mi pomogą właśnie w ten, ale ja nagle pewnego dnia tak zatęskniłem za tym, bo lato, bo ten, tak zatęskniłem za tym, żeby biegać sobie po ulicach i rozmawiać z ludźmi i być wolnym, takim, nie musieć nic robić, nie? Że opuściłem ośrodek, powiedziałem pa. Tomasz, czy masz kontakt z córką? Nie mam, zupełnie żadnego. A chciałbyś mieć? Bardzo chciałbym mieć. Bardzo kocham moją córkę, zawsze ją kochałem. On strasznie mocno ją kocham i płaczę bardzo czasami nad tym. Płaczę tą sytuację, jaka jest, ale ja nie mogę jakichś kroków podejmować w tym kierunku, żeby ten kontakt... Czemu? Co się stało? Mam... No jakoś tak... Takie mam poczucie, że to córka powinna się do mnie odezwać, a nie ja do niej. Bo gdybym ja był dzieckiem, ja też miałem ojca. Miałem oczyma, o czym mi było, ale do ojca zawsze ja dzwoniłem, ja się interesowałem. I nie wiem, widziałbym, gdybym ja próbował coś robić, to byłoby to widziane, nie wiem, w jaki sposób przez dziadków, matkę, wszystkich, nie wiem, próbowałem napisać list z Niemiec, napisałem list do mojej siostry, siostra miała dać mojej córce, nie wiem, czy ten list doszedł, to tyle, co mogłem zrobić, nie? A tak to wiem, że mieszka w Gorzowie Śląskim, to mógłbym jechać, ale to co, jak tak nagle mam wziąć, pojechać i co? Co zrobić? No nie mam pojęcia, co zrobić. Że nagle co wziąć, nagle zadzwonić po tych latach. No, jak to wygląda? Nie wiem. Wolałbym, córka wie, że mam Facebooka, mogłoby się odezwać. Nie odzywa się. To znaczy, że nie chce. Co, ja może się nie odzywam tylko dlatego, że cię po prostu nie zna, tak? No nie wiem, bo znała mnie od urodzenia do 13, do 12 roku życia mnie znała. Potem się kontakt urwał. No ale potem przychodzi taki moment w wieku nastolatka, gdzie trudno jest o jakieś wzajemne relacje z rodzicami. Jest no, taki tak, okres buntu, tak, nie, tak, tak, nietolerancji. Dlatego ja wtedy odłożyłem tą słuchawkę, jak mi nakrzyczała, że mam się do niej nie kontaktować. Płakałem, ale ja stwierdziłem, że to jest taki czas, że człowiek młody dorasta i ma taki czas, że stwierdziłem, że nie wiem, że zrobię tak, jak chciała. No i tak cały czas myślę, że jak dorosła, już to, że się do mnie odezwie. Jak nie, to w końcu ja to zrobię, ale... No bo mam jeszcze całe życie przed sobą, ale... Przed śmiercią na pewno się chcę do córki odezwać, ale cieszyłbym się, gdyby ona mi na tym Facebooku wzięła, napisała, cześć tato. Nie znam cię, chcę cię poznać, albo coś takiego. Okej, okay, a jeżeli ona zobaczy ten film, co byś jej powiedział? Co masz jej do przekazania? Natalia, tak bardzo cię kocham. Cały czas jesteś w moim sercu. Codziennie, dziewczyno. Bardzo często sobie wyobrażam, jak z tobą rozmawiam. Co ci mówię? Takie, co chciałbym ci powiedzieć? Jako młodemu człowiekowi, jako mojej córce. No, musieliśmy wejść na te tematy.
Proszę dalej. Tomek, bardzo ci współczuję, to jest smutne, ale mam nadzieję, że jesteś w stanie odbudować te relacje i że wszystko się dobrze ułoży. Wydaje mi się, że rozmowa jest w stanie wiele załatwić. Chęci muszą być z obu stron, tylko z mojej, bo to co ja chcę jest nieważne, to się nie liczy. Tak zawsze było. Tomasz, dziękuję, że podzieliłeś się swoją historią. Życzę ci wszystkiego dobrego. Dziękuję.